Dla uczniów szkoły podstawowej nr 2 dyrekcja we współpracy z Pruszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową zorganizowała bardzo ciekawe warsztaty pod nazwą Świetlica z mazakiem. Dzięki nim dzieci rozwijają swoje zdolności plastyczne oraz stają się bardziej kreatywne i twórcze. Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma w swoim statucie działalność kulturalno-oświatową i takie pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy wraz z zarządem, żeby rozwinąć zdolności wizualne, myślenia wizualnego u dzieci w szkole, z którą współpracujemy od dawna. Stąd też taki pomysł, żeby tą kreatywność w dzieciach wyzwalać i rozwijać. Jest bardzo duży potencjał też w dzieciach na myślenie wizualne, ponieważ wiemy, że wszystko dzieje się wokół obrazków i myślenia graficznego i to wszystko idzie jakby w tym kierunku. To nie pierwszy projekt, który szkoła przeprowadza z pracownikami spółdzielni. Dzięki wieloletniej współpracy i wzajemnej sympatii powstają bardzo ciekawe i oblegane zajęcia. Współpracujemy z PSM Pruszkowskim już od wielu lat w zakresie sponsoringu, współpracy w organizowaniu imprez, ale w ostatnim roku mamy przyjemność gościć tutaj PSM w roli instytucji prowadzącej zajęcia w projekcie Lekcje z mazakiem, które odbywają się na świetlicy szkolnej. Dzieci są zaangażowane w realizację projektów, nad którymi czuwa pracownik PSM. I później to jest oceniane, później te projekty są przedstawiane i mam nadzieję, że jeszcze może uda nam się wydać jakąś publikację z tych projektów. Nie ma obaw, że sale na warsztatach będą puste. Zainteresowanie jest bardzo duże, a i tematyka niezwykle interesująca. Robimy taki cykl, który będzie, zwieńczeniem tego cyklu będzie notatka graficzna. Pomysł powstał na notatkę graficzną o Kornelu Makuszyńskim, który jest patronem tej szkoły. Z racji tego, że mamy 40-lecie powstania szkoły podstawowej nr 2 w Pruszkowie i chciałabym, żeby dzieci narysowały taką notatkę graficzną przy użyciu ikon graficznych, a także różnych napisów, grafik, żeby też nie była to notatka literalna, tylko notatka, która po zobaczeniu jej będzie szybko zapamiętana, tak jak teraz dzieci się uczą i w tym kierunku też idzie edukacja. Dzięki edukacji wizualnej dzieci wspomagają swoją pamięć i mają większą łatwość na dalszych etapach nauki. Dlatego takie warsztaty to idealna definicja łączenia przyjemnego z pożytecznym.